Leszek Oziński, szkoleniowiec Korony Kielce, sparring z ekstraklasowym Radomiakiem. Radom pewnie dał panu sporo do myślenia. Analiza tego meczu będzie konieczna. No, trzeba też wziąć pod uwagę, że różnica między tymi zespołami, czyli naszym Koroną Kielce a Radomiakiem, dziś była widoczna. Była widoczna i na tym ubolewam, bo można było pewne rzeczy zrobić inaczej, przede wszystkim szybciej zadbać o swoje sprawy, a nie patrzeć się, jak szybko aut przeciwnik wznawia, czy gra, jak my, od nas jeden zawodnik leży, bo tak padły dwie bramki i można było tego spokojnie uniknąć, a my to gdzieś się zagapiliśmy, czy przegraliśmy w tej fazie, jeśli chodzi o pierwszą bramkę, bo mieliśmy tam blisko, byliśmy zawodników drużyny, no gospodarzy można powiedzieć i oni strzelili nam bramkę. I tyle w temacie. W drugiej połowie troszeczkę inaczej zagraliśmy, bliżej przeciwnika i to było widoczne, bo mieliśmy swoje sytuacje i to gdzieś bardzo dobre, no ale też nie ustrzegliśmy się błędów i po jednym z takich błędów straciliśmy bramkę. Tak jak pan powiedział, lekcja poglądowa bardzo dobra. Chłopaki widzą, jak to wygląda w ekstraklasie. Szybka gra, twarda gra, bo tu byliśmy gdzieś tam momentami ustawiani i rozstawiani po kątach i trzeba podejmować rękawice i nie bać się grać, bo były takie też momenty, bardziej może w drugiej połowie, gdzie może były już przestrzenie, już podeszliśmy trochę, tak jak mówię, inaczej do tego spotkania i tyle. Będzie analiza w poniedziałek. Wiemy, że liga dla nas jest bardzo ważna. Tutaj było zakończenie tego mikrocyklu. Nie był to łatwy mikrocykl, też pewnie chłopaki to gdzieś czuli. Nie wiem, jak Radomiak trenował, no ale to jest drugorzędna sprawa. Przede wszystkim tu wynik nie był ważny, tylko to, żeby zagrać, było bez kontuzji. Cieszę się, że wrócił do drużyny już można powiedzieć na dobre Jacek Kieł, bo zagrał 45 minut i tak kroczek po kroczku będziemy gdzieś tam próbowali podnosić poprzeczkę dla niego, bo to był tylko z jednej strony sparring, no ale tak jak wspomnieliśmy, z wymagającym przeciwnikiem. Druga połowa rzeczywiście obiektywnie rzecz ujmując lepsza w wykonaniu żółto-czerwonych. Były akcje, były sytuacje, zabrakło wykończenia. Artur Amroziński pod bramką rywala nie poradził sobie. Lepiej na tym tle w akcjach wyglądał testowany Gruzin Luka Zarandia. Na pewno lepiej, bo chłopak ostatnio grał w ekstraklasie, jak nie polskiej, to nie gruzińskiej, tylko kazachskiej czy belgijskiej i jakość jest widoczna i było widać przy trzech, czterech akcjach, kto to jest i wiadomo, że ma swoje problemy, bo jest po kontuzji, ma zaległości treningowe, ale przy tych właśnie sytuacjach dwa razy oddał strzał, raz dograł i raz na nim był stały fragment i to na uderzenie bezpośrednie i jakby każdy z bocznych pomocników czy napastników w 45 minut takie cztery sytuacje gdzieś miał, no to też by trochę to lepiej wyglądało, a tego gdzieś tam zabrakło. W pierwszej połowie też mieliśmy niezłą sytuację, ale nie oddaliśmy strzału, tylko gdzieś szukaliśmy jeszcze lepszego rozwiązania. A to są takie momenty, grając taką drużyną pewną swego, bo Radomiak jest na takim etapie, nie wykorzystujesz, nie wyciskasz z tej sytuacji dużo, no to potem to się zemści, tak jak wspomniałem przy tych dwóch pierwszych bramkach. Lepiej mogliśmy się zachować, ale i tak byliśmy drużyną z przekroju całego spotkania słabszą, trzeba sobie powiedzieć. I też zmieniliśmy zawodników. Radomiak na niektórych pozycjach grał tymi samymi, bo sobie na to gdzieś mogli pozwolić. I my nie mogliśmy, bo ciężko gdzieś w tym tygodniu też pracowaliśmy, dlatego praktycznie każdy z tych zawodników zagrał tylko 45 minut oprócz bramkarza. Dobrze wiemy, że pan z Luką pracował w Arce Gdynia, natomiast teraz patrząc na to, że jest to wolny zawodnik i zastanawiając się, czy on by się przydał Koronie Kielce, pan decyzję już podjął, czy będzie wciąż się jeszcze zastanawiał? Ja już podjąłem, ale to chciałbym tu na razie z dyrektorem porozmawiać i dalej na linii klubowej. I tyle w temacie i zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Domniemuję, że chciałby pan go mieć w swojej szatni. No pewnie dobrze pan mówił. Jakbym nie chciał, to bym już też mógł powiedzieć. No, to jest zawodnik z ogromnym potencjałem i jeśli zdrowie dopisze, bo tu ma jakieś tam problemy, no to może być z niego pożytek, ale tak jak mówię, no tutaj wszystko trzeba ustalić i wtedy będziemy mądrzejsi. Jacek Kiełb, Korona Kielce. Jacku, można powiedzieć, właściwie ty możesz powiedzieć, my też i kibice, że wreszcie, bo 28 sierpnia, jak dobrze pamiętam, to był ten mecz w Rzeszowie, kiedy z Resowią doznałeś zerwania więzadeł krzyżowych. Dziś wracasz, na razie jeszcze w niepełnym wymiarze, ale za to widzieliśmy, że z ogromną ochotą do gry. Nazbierało się trochę tej ochoty. Wiadomo, człowiek się bardzo stęsknił. Poza wynikiem gdzieś tam jestem zadowolony, bo taki kolejny etap
za mną. No już sparing, no to wiadomo, tutaj już po chłopakach troszeczkę gdzieś tam w treningach czułem, że starali mi się gdzieś tam ostrzej nie wchodzić, a w sparingach to już jest inaczej, nie? Także gdzieś tam fajnie kolejny etap zaliczony, głowa już będzie całkowicie pusta, także ja patrzę dzisiaj pod tym względem. Wiadomo, wynik, każdy jest w innym etapie. My naprawdę bardzo ciężko trenowaliśmy, a przez mój pryzmat to patrzę tylko i wyłącznie, że tam na razie wszystko ze mną w porządku. Czuję się naprawdę dzisiaj, mimo wyniku, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. No i powiem Ci szczerze, że ja widziałem takiego starego, dobrego rybę w niektórych zagraniach. Mówię o rzucie wolnym, minimalnie ponad poprzeczką. Takiego spokoju wprowadzałeś w poczynania zespołu. Spokój, ja tego spokoju też cały czas szukam w sobie. Bardzo fajnie wejść w taki sparing gdzieś tutaj, troszeczkę jest mniej emocji niż w meczu mistrzowskim, tak? Tam będą dodatkowo i kibice, i wiadomo, parcie na wynik. I dlatego taki sparing też bardzo fajnie zagrać, bo takie kolejne kroki ja łapię i taką pewność. I ja bardzo mocno wierzę, że jestem w stanie bardzo dużo pomóc tutaj tej drużynie i zrobię wszystko. Dlatego naprawdę dziś jestem bardzo szczęśliwy. Że takie kolejne gdzieś lody mam przełamane za sobą i ta głowa naprawdę już w tym momencie będzie pusta. Super. Jacek, o to jeszcze ja się spytam. Czekamy wszyscy, kiedy odwiedzisz fryzjera, czy jest to już po sparingu, w którym się zagrałeś 45 minut, czy jednak po meczu ligowym? Podczas urazu, gdzie złapałem, zrobiłem sobie parę postanowień. Takich mocnych, no i właśnie jednym z tych były właśnie związane z włosami. Już wiem, to nie tylko u Was, ale i chłopaki też nie mogły się doczekać. No dałem sobie takie, że jeżeli zagram w meczu mistrzowskim, to od razu następnego dnia, jak nie tego samego, odwiedzę fryzjera, no dlatego to mnie tak jeszcze motywowało, żeby szybciej wrócić, tak? Także no takie postanowienie, jedno z wielu, które gdzieś, mam nadzieję, w najbliższym czasie zakończę. Czyli możemy liczyć, że na Mersu pod Beskidziem wyjdzie już nowy Jacek Kiełb po wyjeździe do Nowego Sącza. No zobaczymy, na grę jeszcze trzeba sobie zasłużyć, nie jest tak powiedziane, że od razu wracam i będę grał. Chłopaki też trenują bardzo ciężko, robią wszystko, żeby grać, także ja też się cieszę, że gdzieś doskakuję, może jakąś presję na niektórych chłopakach też zrobię, także że oni będą jeszcze lepiej grać, wiadomo. Najważniejsze jest zwycięstwo z Sandecją. A powiedz nam jeszcze, jak się czułeś typowo piłkarsko dzisiaj na boisku? Jednak wiadomo, no inaczej to wygląda, tak jak mówiłeś, na gierkach, na treningach, a inaczej typowo w meczu jeszcze z ekstraklasową drużyną. Jak Ci się dzisiaj piłkarsko grało? Nie, no na pewno wymagam więcej od siebie. Dzisiaj szukałem właśnie tej pewności, o której cały czas gdzieś tutaj wcześniej Wam mówiłem, jeżeli chodzi o tą pustą głowę, o takie sprawy piłkarskie, na pewno się nie martwię, no bo zaraz jeżeli ten spokój będzie w głowie, no to wiadomo, automatycznie wszystko się przełoży na to, że moja gra będzie pewniejsza.